Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry w czwartek. A moim Państwa gościem jest prezydent Świnoujścian Janna Gatowska. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry, witam Pana redaktora, witam słuchaczy. Rady to może Szczecin. na początek szybko rozstrzygniemy wątpliwość? Prezydent, prezydentka, jak Pani woli? Prezydent. Prezydent. Ale i na prezydentka też bardzo pozytywnie reaguje. Okej, okay, czyli można zawsze się porozumieć z panią prezydent. Terminal kontenerowy, od tego zacznę. Czy to już jest temat, no jeszcze nie zamknięty, że tak powiem, ale już otwarty i zamknięty, koniec kontrowersji? Myślę, że kontrowersje niestety dopiero się zaczynają. Mhm. Z czego to wynika? Do wynika może trochę z zamieszania, które się pojawiło przy e, informacji bodajże z poprzedniego tygodnia e, ministra infrastruktury oraz e, m, zarządu morskiej portów Szczecin-Świnoujściu, że decyzja jest o lokalizacji tego portu kontenerowego w Świnoujściu jest ostateczna. E, a z naszych e, informacji, z dokumentów, e, z przebiegu całego tego procesu wynika, że e, ta lokalizacja jeszcze ostateczna nie jest, ze względu na to, że m, ustalony tryb złożenia odwołania który został niewłaściwie zinterpretowany w naszej ocenie przez ministerstwo. Po prostu złożyliśmy skargę do sądu naczelnego, do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie. No i czekamy na rozstrzygnięcie tej kwestii. Mhm. To jak to jest, to wy nie rozmawiacie ze sobą, tylko przez konferencje prasowe? No właśnie tak. Dziwię się. Okej. Okay. A jeszcze dochodzi drugi temat, strona niemiecka, prawda, która e, też tam zgłasza jakieś e, jeśli chodzi o pozwolenia te środowiskowe, jakieś problemy. Nie śledzimy działań strony niemieckiej, powiem szczerze, ponieważ oni idą swoim trybem. Wiemy natomiast, że Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście złożył ponad miesiąc temu propozycję, aby spotkać się ze, z władzami samorządowymi, ale również z, z przedstawicielami różnych środowisk proekologicznych, z mieszkańcami też wyspy uznam, w, bodajże we wrześniu. Dostaliśmy taką informację do wiadomości i, i z tego co wiem, to, to spotkanie będzie organizowane. Zresztą też trzeba przyznać, że Zarząd Morskich Portów w Szczecin-Świnoujście po rozpoczęciu tej kadencji samorządowej również jest z nami w, w komunikacji, rozmawiamy ze sobą, natomiast no po prostu się w, w pewnych kwestiach tutaj nie zgadzamy. Bo było posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w tej sprawie, tak? Z tego Była spotkania... sesja nadzwyczajna, Jest tak. pani zadowolona z tych, z tych... Tak, jestem bardzo zadowolona, ponieważ nastąpiła zmiana jakościowa w tych relacjach. O ile za poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę nie było żadnego dialogu, o tyle teraz muszę przyznać, że te rozmowy się toczą. Oczywiście oprócz tych takich niuansów, o których przed chwilą żeśmy wspomnieli, to rozmowy z Zarządem Morskich Portów w Szczecin-Świnoujście się toczą miałam też roz możliwość rozmawiania z panem ministrem Marchewką w kwestiach dotyczących naszych argumentów, naszych, czyli lokalnych, mhm. społecznych, gospodarczych, które przedstawiają mieszkańcy i które ja, jako prezydent miasta, wybrany przez nich e, na tą kadencję samorządową, e, po prostu reprezentuję. Bo w tak poważnych tematach infrastrukturalnych, inwestycyjnych strona społeczna musi być reprezentowana przez władzę samorządową, bo po to jesteśmy wybierani. Ja i radni miasta Świnoujście chcemy dzisiaj doprowadzić do tego, aby jak najszersza dyskusja w tym temacie była, bo przez minione 8 lat jej w ogóle nie było, i rozpoznać wszystkie za i przeciw dotyczące tej inwestycji, licząc oczywiście na to, że ta racjonalne, to racjonalne podejście po prostu będzie też oddziaływało na ostateczne decyzje polskiego rządu. Tylko nie wiem, czy niuans to jest najlepsze słowo, jeśli chodzi o to, że, że już ogłoszono ostateczną lokalizację, a pani jednak nie do końca jest przekonana do tego, że to znaczy... jest ostateczna lokalizacja terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Wie pan co, nie wiem, czy się moimi przekonaniami ktoś przejmuje w ogóle, natomiast ja uważam, że po prostu był to totalny falstart. Także, ale to jest problem po prostu osób, które to ogłosiły. W mojej ocenie. Mówię, sprawa jest w trybie skargowym, jest przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i jeśli nie zostanie to rozpatrzone zgodnie z prawem, z polskim prawem, to należy uznać to po prostu za decyzję polityczną. A takich decyzji nie powinno się nie, takie decyzje nie powinny się pojawiać w sytuacji, kiedy rozpoczęliśmy ten dialog, bo tak jak powiedziałam, pozytywnie oceniam to, że ze sobą rozmawiamy. I było wyrażenie woli do tego, żeby wsłuchać się w ten głos społeczny, żeby porozmawiać o rekompensatach, ale nie takich, które za zasadne uznał zarząd morskich portów w Szczecin mhm. świnoujście Autorytatywnie stwierdzając, że zrobimy wam ulicę, zrobimy wam jakiś parking, czyli tak naprawdę odtworzymy to, co. Zrobił Wam gaz system wiele lat temu. Zrobimy to w innej lokalizacji, już na skraju granicy portu, ale zrobimy to też dopiero wtedy, kiedy ten port kontenerowy zostanie wybudowany. My mamy problemy dzisiaj. I my oczekiwaliśmy, że te problemy będą dzisiaj rozwiązywane. Mało tego, posłowie, którzy dzisiaj są często ministrami, pełnią różne funkcje w rządzie, również w kampanii przedwyborczej obiecywali, że będziemy na te tematy rozmawiali i że zracjonalizowane zostaną tak naprawdę te decyzje. Tak więc my cały czas jesteśmy na to otwarci um, i wierzymy głęboko. Ja ciągle wierzę, naprawdę w to wierzę. Zresztą ludzie też wierzą, bo wczoraj mieliśmy możliwość spotkania się z mieszkańcami Warszawa, że ne, doprowadzimy po prostu do Kompromisowych rozstrzygnięć. No, czyli, doprecyzowując tak? i kończąc ten wątek, to nie chodzi o to, że ta lokalizacja wskazana jest zła, tylko o to, co ma się przy okazji wybrania tej dokładnie lokalizacji wydarzyć wcześniej, czy chwilę, Panie chwilę później. Panie redaktorze, my uważamy, że ta lokalizacja jest zła. Uważamy, że oddziaływanie tej inwestycji na miasto, na tą przestrzeń społeczną, gospodarczą, turystyczną jakoś, będzie no duże inną Wska tak, wskazujemy inną lokalizację, ponieważ um, okazało się, że na przykład um, w mieście Ustka um, władze samorządowe są zainteresowane, żeby tam powstał taki port. Mm -hmm. A raz, że dużo krótszy tor podejściowy musiałby być przekopany do, te, do tego miasta. Tam, jest, tam są tereny, które są powojskowe, rolnicze i, i gdzie budowa takiego portu nie stworzyłaby tak, du, tak dużego oddziaływania i uciążliwości, jak to się u nas dzieje. Tak? Bo wskazujemy w odwołaniach, w decyzjach środowiskowych wiele aspektów dotyczących braku kolei, braku drogów. Ale jako Świnoujście wskazujecie też inne miejsce w Świnoujściu, czy wskazujecie ustkę? M nie. My oparliśmy się na tym, co się w ogóle dzieje tutaj w, w naszym regionie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj do tego tematu dołączyła się gmina Międzyzdroje, ponieważ bo wspólnie będziemy powoływali Radę, radę Społeczną, która, radę taką programową, która będzie powoływała ekspertów, którzy z poziomu merytorycznego, merytorycznej oceny oddziaływania tego portu na jedną i drugą gminę, ponieważ port kontenerowy mhm. będzie lokalizowany mniej więcej po środku i będzie oddziaływał również na nich po prostu będą to oceniali, to oddziaływanie, ale bardzo duży niepokój również w tamtej gminie się pojawił, bo zaangażowanie, zainicjowanie tego między innymi działania właśnie było ze strony gminy Międzyzdroje. Więc dwie gminy już dzisiaj mają bardzo dużo wątpliwości i, i bardzo mocno wierzymy, że poprzez tą radę, radę Programową, poprzez ekspertów nasz głos zostanie usłyszany. Także nie ma decyzji, której nie dałoby się zmienić. tak? Również decyzji inwestycyjnej. Dzisiaj to wszystko jest jeszcze nie jest aż tak zaawansowane, bo są podpisane tylko umowy na przeprowadzenie postępowania dotyczącego toru podejściowego. Ten tor podejściowy prawdopodobnie jest Polsce bardzo potrzebny od tej strony. Nie no. kwestionujemy jego. Natomiast on dzisiaj, jeżeli nawet dojdzie do portu kontenerowego w Świnoujściu, to nie ma żadnego logistyka dzisiaj tego portu. Wskazywana również przez firmę DEME i KU Terminal, bo mieliśmy możliwość rozmawiania z tym inwestorem, jest tak naprawdę Zerowa i Mało kto wierzy, że w ciągu, w perspektywie czterech czy pięciu lat, tak jak jest zapowiadana budowa portu kontenerowego, zostanie zrealizowana nadodrzanka, pogłębienie odry czy wykonanie dróg dojazdowych do portów w Świnoujściu, co by rozbezpieczyło uciążliwości. To tak? do tego oczywiście dochodzą środowiskowe tematy, hałas, efekty świetlne, inne również rzeczy związane z bezpieczeństwem, ponieważ tylko zwrócę uwagę na to, o czym mówimy od dawna. Zlokalizowanie portu kontenerowego w bezpośredniej bliskości gazoportu to jest w naszym odczuciu zwiększenie zagrożenia dla funkcjonowania gazoportu. A na pierwszej linii oddziaływania tego gazoportu są mieszkańcy Świnouścia. Jeśli dzisiaj tworzy się strefę bezpieczeństwa, która zamyka mieszkańcom jedyną drogę dojścia do plaży i do zabytków, które są zlokalizowane w tamtej przestrzeni, gdzie obiecywano, że, tego nie będzie, że to nie będzie robione, to tak naprawdę um, no, yy, ogranicza się mhm. całkowicie możliwość komunikacji w tym, w tym obszarze. Czy to, jak pojawi się port kontenerowy, nie będzie zwiększało poczucia yy, zagrożenia? No będzie zwiększało poczucie zagrożenia. Nie wiadomo, co w tych kontenerach przyjedzie. Nie wiadomo, jacy, kto będzie po te kontenery przyjeżdżał. Więc wie pan, chodzi o racjonalne, zdroworozsądkowe podejście. Temat, ale... U nas bardzo gorący <grym> temat, natomiast ja wierzę głęboko, że po prostu również uda nam się zaszczepić po prostu tutaj racjonalne myślenie o tym temacie, i w, i w regionie również mm -hmm. wiemy, że jest to ważny temat dla Szczecina, natomiast <laughs> bardzo mocno chcielibyśmy poprosić tutaj o potraktowanie nas podmiotowo w tym zakresie, ale również wierzymy głęboko, że oddziaływanie również w Polsce są przesłanki ku temu, żeby wierzyć, że. Jest zainteresowanie tym tematem, bo rozmawiamy również z ministrami, z politykami różnych opcji i oni poniekąd rozumieją nasze decyzje, no ale też rozumieją, że z jakichś powodów kontynuowana jest ta inwestycja wymyślona przez Prawo i Sprawiedliwość i, no, i, i, i to może trudno jest zrozumieć, dlaczego aż tak to mocno idzie. No. Jak sezon wakacyjny w Świnoujściu, żebyśmy zmienili temat i to tak drastycznie na chyba lżejszy trochę turystykę? No, na pewno kaliber lżejszy. <laughs> no tak, oczywiście, oprócz tych problemów, które Miasto żyje na bieżąco, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Jest też cała ta przestrzeń dotycząca gospodarki turystycznej, która realizowana jest po lewej stronie naszego miasta na wyspie Uznam. Macie już zamknięty sezon. Policzone, ile turystów sezon, było? Sezon jeszcze trwa dzięki mhm. pięknej pogodzie. Na... Ale ratowników na plaży nie ma. Ratowników nie ma. Ruch też jest, trzeba przyznać, mniejszy, co stwarza dużo, dużo większą przestrzeń i komfort dla tych, którzy przyjeżdżają we wrześniu. Ja zresztą sama od lat powtarzam, że najlepszy okres na odpoczynek to jest mhm. i czerwiec i wrzesień. Więc mamy dodatkowo piękną pogodę. Na, na pewno jest bezpiecznie. To nie ulega wątpliwości, ponieważ takie walory mamy turystyczne w naszym mieście, że plaża jest o bardzo łagodnym wejściu, praktycznie bez fal. Dzięki temu, że Zatoka Pomorska jest bardzo głęboka. Woda jest ciepła. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą odetchnąć i złapać tlenu i jodu, to właśnie do świeżości. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w ostatnich latach, i w czerwcu, i we wrześniu, te bardzo wysokie temperatury, myśli Pani o tym, żeby w przyszłym roku jednak ten sezon. Ratowników na plaży w Świnoujściu wydłużyć? To jest moje marzenie od lat, żeby tak naprawdę od połowy czerwca do połowy września, bo wtedy faktycznie, jak gdyby jest ta, ten zintensyfikowany sezon wakacyjny, żeby ratownicy byli. W tym roku Weszliśmy w rok przygotowywany jeszcze budżetem w poprzednim roku, natomiast też nie ukrywam tego, mówię o tym od dawna, że na miasto Świnoujście, budżet miasta Świnoujście będzie miał problemy, a wiadomo, że ludzie za darmo pracować nie będą. Dzisiaj będziemy musieli mierzyć nasze zamiary na siły finansowe, które będziemy mieli skupiamy się na tym, żeby znaleźć pieniądze. I jak te pieniądze znajdziemy, to na pewno element bezpieczeństwa na plaży, kąpieliska będzie tym, który będziemy brali też bardzo mocno pod uwagę, żeby był to w taki sposób zorganizowany, żeby to dłużej ten sezon ratowniczy też trwał. A wracając do pytania krótko, macie policzone ilu turystów odwiedziło Świnoujście? Czy, nie, czy nie, nie mam policzone. Jeszcze nie nie mhm. mam policzone, natomiast po wpływach z opłaty uzdrowiskowej, które sprawdzałam około tygodnia temu, wynika, że na planu były, będą zrealizowane. Oczywiście cena opłaty uzdrowiskowej troszeczkę wzrosła, mhm. no ale myślę, że to jest komfort dojazdu do Świnoujścia, dzięki tunelowi też bardzo mocno wzrósł, więc to nie zostało, nie jest odbierane jakoś negatywnie. Więc te kwoty prawdopodobnie będą na wysokości planu, bądź nawet będzie przekroczenie planu. Bardzo trzymam za to mocno kciuki, bo zbieramy pieniądze na przyszły rok. Mam jeszcze kilka pytań, ale te już w internecie. Słuchaczom Radia Szczecin dziękuję. Przenosimy się na Radiowego Facebooka i na Radio Szczecin.pl. Bardzo dziękuję. I kontynuujemy rozmowę. Mówi pani, że y, trzeba zaciskać pasa, ciężko, z pieniędzmi w Świnoujściu. Myślę, że to tak jak wszystkie gminy. Po prostu mhm. trzeba zaciskać pasa. Zbliża się koszty użytkowe codziennego życia, tak jak i naszych rodzin, każdego z nas. Rachunki przecież idą w górę, a nie tanieją nam te opłaty, więc wszystko idzie w górę i tak samo utrzymanie miasta też kosztuje coraz więcej, więc no, po prostu trzeba te pieniądze bardzo dokładnie liczyć. I jednocześnie pani kontrkandydatka w ostatnich wyborach zarzuca pani, że wydała pani 10 tysięcy złotych na zasłony w swoim gabinecie. Pani kontrkandydatka nie wie, na, pani co pani, na co dokładnie poszły te pieniądze. E, poszły między innymi na e, żaluzję do gabinetów, kilku gabinetów, e, w których je wymieniliśmy, ponieważ e, plus tak, firany i zasłony w gabinecie prezydenta, w którym jak weszłam, to zostałam popękane ściany. E, mm. Odpadający tynk m, żółte bardzo wieloletnie wertikale wer i uznałam, że nie jest to. Wizytówka miasta należy na gabinetowi prezydenta. Kto by nim nie był? Czy to będę ja, czy jak odejdę, wejdzie na moje miejsce inna osoba? bo jest po prostu wstydem, żeby w takim gabinecie przyjmować ministrów, zwykłych mieszkańców, zacznę może od tego, zwykłych mieszkańców, ale i ministrów, ale i prezesów poważnych firm, z którymi chce się rozmawiać na temat rozwoju świnoujścia. Stąd też decyzja o tym, żeby po remoncie, który był wykonany na korytarzach Urzędu Miasta, również mój gabinet, sekretariat, jak i gabinet Skarbnika Miasta zostały, krótko mówiąc, odświeżone, ponieważ uległy też właśnie takiej degradacji w czasie trwającej Ponad trzy lata remontu urzędu miasta. Sekretarz miasta odszedł po kilku miesiącach pracy. Co się stało? No, pojawiły się przed nim nowe zadania tutaj w Szczecinie, no i krótko mówiąc, trochę rozeszły się nasze tutaj drogi w tym zakresie. Rozstaliśmy się w ogromnej życzliwości. Będziemy współpracować dalej, tylko na trochę innych płaszczyznach. A proszę powiedzieć jeszcze, chciałbym zapytać o FAMę, bo festiwal w ostatnich latach no, cieszył się coraz mniejszą popularnością, a w tym roku czuć było, że staje na nogi. Odbiorcy byli zadowoleni, twórcy chwali. Co na to wpłynęło? Atmosfera w mieście? Podejście do festiwalu? Mam nadzieję, że wszystko po, trochu, wszystko po trochu. Może również to, że nie było komarów. Powiem O szczerze. To już chciałem zapytać jeszcze. Dokładnie. Myślę, że po prostu kwestia właśnie stworzenia atmosfery. No, ja jestem ogromną zwolenniczką festiwalu Fama. Bardzo chciałabym go rozwijać. Bardzo chciałabym współpracować z tą właśnie młodą kulturą, która daje nam wszystkim poczucie takiego właśnie takiej tej wolności, świeżości. Nie jest tak skomercjalizowana. I mam takie przeświadczenie, że Nadchodzi ich czas. Po prostu nadchodzi ich czas i jesteśmy już po pierwszych rozmowach dotyczących organizacji przyszłorocznej. Wierzę, że uda nam się znaleźć więcej pieniędzy zarówno z Ministerstwa Kultury, jak i z naszych środków też już wstępnie przeznaczyliśmy większe środki na przyszłoroczny wkład naszego miasta w funkcjonowanie Famy organizacyjnie też się będziemy do tego przygotowywali zgodnie tutaj z prośbami dyrektorów organizacyjnych Famy, więc z tego mam nadzieję, że z tego wydarzenia naprawdę zrobi się fantastycznie. Wydarzenie kulturalne, a fama wrócić do korzeni, które 55 lat temu, bo będziemy obchodzili mm -hmm. rocznicę, dawały szansę pokazania się w, na przestrzeni ogólnopolskiej, właśnie wielu młodym ludziom takim, w, ta, w takiej kulturze alternatywnej. Tak, nie, nie tej może popularnej, ale tak jak dla Czesława Niemena, jak dla Zbigniewa Wodeckiego, jak dla wielu innych zespołów, które występowały i zaczynały swoją karierę w tamtych czasach, dawnych czasach w Świnoujściu. Stanie się to też trampoliną do ich osobistych sukcesów i rozwoju karier w przyszłości, jeśli chodzi o to pokolenie. A co z tymi komarami? Jakie pani wytępiła? Czy to przypadek po prostu, że one poleciały do Niemiec? Myślę, że tak. Trzeba by było to sprawdzić, czy faktycznie tym razem to my nie nalecieliśmy na tamtą stronę. Ale tak już na poważnie mówiąc, myślę, że oczywiście jest to kwestia warunków, jakie w tym roku w ogóle w Polsce panowały, czyli tych temperatur. I one spowodowały, że oczywiście ten, te okresy lęgowe zostały jakby. No, zasuszone, tak, tak czytałam, że tak to właśnie się w przyrodzie odbywa, co z kolei też doczytałam, niekorzystnie wpływa na inną sferę środowiska, czyli na przykład może być problem no, z jaskółkami, z jeżykami i tak dalej, bo one jednak żywią się też tymi komarami. Mm. To zobaczymy, jaki to będzie miało skutek niezależny od nas w przyszłości. Natomiast zintensyfikowaliśmy tutaj kwestie związane z odkomarzaniem miasta, dopilnowaliśmy tego tematu w tym roku, nawet obawiając, żeby nie zmieniła się drastycznie pogoda. Przedłużyliśmy ten okres od komarzania o te obecne dwa tygodnie, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do Świnouścia, którzy, mieszkańcy, którzy wychodzą na, na działki, na balkony, no żeby mieli naprawdę ten komfort, bo zostało to, że tak powiem, bardzo pozytywnie odebrane myślę przez wszystkich. Mnie też ani jeden komar w tym roku nie ugryzł, że komarów w Świnouściu nie było i mam nadzieję, że nie będzie. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Janna Gatowska, prezydent Świnouścia. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia życzę wszystkim. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.